Gramy dalej. Ło! Przyjmuję. Dobra. Spróbujmy z X-em. Czy Malphite'em wolicie, żebym wzięła? To mogę wziąć Malphite'a, bo i tak muszę wszystkimi pójść, więc... Może Malphite'em będzie... Potrzebujemy tanka w drużynie, bo jak jest Ziggs, to ten już niech będzie. Spróbujmy. Wspominałam, że gram tymi postaciami pierwszy raz. Jeju, bez sensu. Zaraz, ale jesteśmy nadal na tym łatwiejszym trybie. Chyba nie zmieniłam trybu. Och, jestem geniuszem. Ale może to lepiej. Spróbujmy. Ten tryb już był trudniejszy. Spróbujmy jeszcze raz. Tacy Yasuo może rzeczywiście sobie poradzą? Mamy dwóch kapitanów, nie ma Jinx. Na przykład ciekawy. Jaszczurka na ramieniu Yasuo została ukradziona z rezerwatu przyrody o podwyższonym nadzorze. Ponieważ tak... Cudnie. Nie mam pojęcia, co to wszystko robi. Umrzemy tu. To śmieszne, że mówi to Jinx, której nie ma. Nie mam pojęcia, co to robi. Wow! Jakie magiczne Yasuo! Dobra, jest tak. Zadaje obrażeń magicznych, ale co to robi? Co to robi? Brutalne biernie. Użycie. Podstawowe ataki zadają dodatkowo... Okej. Dobra. Zaraz ogarnę. No ja, który to mój magiczny ten? Wow, to są tak kamienie. Ej, to na jakim my jesteśmy tym? Tutaj nie było tych magicznych kamieni. Co to tam? Co? Jej, Sona. Wow, wiem co to robi. Ogarniam. Bardzo dobrze. O, to Malphite do mnie mówił. Zaraz, a jak się uży? O nie! D, F, O, dobra. O! Czuję się uratowana. F, o! Śmiesznie, to jest spoko bardzo. Dobra, Malphite'em więcej nie gramy, nie ogarnę. Gdzie jest mój kamień? Głaz. Powinna mieć jakiś głaz, z którym się tak fajnie rzuca. Który to było? Czemu tego nie mam? Ło! Ej, jestem taka mega tankowata, że ich rozwalam na spokojnie sama. Śmiesznie. O, dobrze mieć jednak Ziggsa w drużynie. Nie powiem, że nie. Ło, ciągnie mnie! Przygwożdżona zostałam. Jaka magia. Ej, chodźcie, chadzajmy razem, bo tak będzie łatwiej, mam wrażenie. Okej. Wow! Jakie magiczne coś. Wow! Dobra, już zebrane. Czy to moment, kiedy zaatakujemy Kayna? Och. Jestem za. W sensie w sumie Kayn zatkuje nas. To ten moment. Zabij ich, Kayn. Pokaż mi potęgę naszego przyszłego imperatora. Nie powiedziałeś magicznego słowa. O Boże, nie trafiłam z ultem. Moja wina, sorry. Co się stało z moim życiem? Nagle tak jakoś wyparowało.
To byłoby głupie, jakbyśmy umarli, umrzeli. Będąc tankiem. Ach, ten Kane jest taki cudny. Tym razem trafię, spokojnie. O nie, 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 ten, nie złapało go. Co to za panika? Jakie zło? Bycie Jinx jednak... A, bardziej mi się podobało. O nie! To złe. Wróci do nas. Spoko. Moment, kiedy klikasz wszystko. O, dostałam chyba jakieś powiadomienie, albo to przez to, że wszystko klikam. Też możliwe. O, który to Kane? Kane, gdzie ty jesteś? O nie, co to za potwory złe. Uff, dajemy radę. Nie, Darkin, nikt cię nie lubi, Darkinie, no. O, 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 to będzie to. A, nie trafiłam chyba. Teraz najpierw walczymy z tymi, czy z czym wy chcecie najpierw walczyć? O nie! O. O! Dlaczego on mnie atakuje? Dlaczego sama z nim walczę? Dobra, to będzie to. Okej, udało się. No coś mnie złapało, no co za zło! No znowu coś mnie złapało. Co za zło. O nie. Przepraszam, Malfoy. Coś. Dobra, Jinx Malfoy, to Boże, naprawdę muszę zagrać Yasuo. Naprawdę muszę, ale ja nie chcę. Jest trudną postacią, no. Wysać paru kosmicznych nerdów. Okej. Okay. Odkryj źródło, ukończ Odyseję. Wydobycie na poziomie trudności żółtodziób. Okej, okay. Kadeci. Ukończ Odyseję. Grając z Soną lub z X-em, wygraj, witaj na pokładzie. Tylko dobierane gry, wyłączając Odyseję. Dobra, właśnie, jeśli chodzi o te tokeny i to wszystko, w ogóle zobaczmy, jak to wygląda. Mamy 15 tokenów w tym momencie. Możemy zrobić ikonkę Jinx z Odyseji plus ramka, ikonkę Yasuo z Odyseji plus ramka, ikona Sony z Odyseji plus ramka, ikonę Malfoyta z Odyseji plus ramka, Kula Odysei, w której odłamek skórki może zawierać klejnot Odysei, klejnot, skórka za klejnot. Ok. Mamy ikona paciorka skupienia. Ikona reliktowego paciorka. Słodziak. Mamy super skrzynię. Doskonała skrzynia. Zawiera jeden z następujących przedmiotów. Może zawierać pomarańczową, w sensie zawiera jeden, czyli może zawierać. Pomarańczowa esencja,
Odłamek skórki to temu emotka. Może zawierać zestaw doskonałej skrzyni klucza, klejnot wyłącznie w łupach. Okej, okay, patrz tak. Klucz, skrzynia, fragment klucza i takie coś. Cudownie. To taki smutny. W sumie tak szczerze, tu nie ma nic ciekawego, czy tylko w sensie, okej, okay, jak ktoś lubi grać Yasuo i może sobie taką ramkę kupić, no to spoko, fajnie, ale jak nie gram żadną z tych postaci, to co ja mogę? Te słodziaki są słodkie, no ale w sumie. Skrzynię można sobie kupić. A to jest ta kula Odysei. Może odłamek skórki zawierać. Znaczy na pewno zawiera. A ten klejnot Odysei, co on robi? Dobrze, to tyle jeśli chodzi. W ogóle mogę wam pokazać, jak wygląda to wydarzenie. Odyseja! No dobrze. Załoga. Załogę już znamy. Okej. Okej, tak. O, specjalnie. O. Zastanawiam się, czy tego. Czy ten cudny zestaw. Chociaż tak szczerze. Ten cudny zestaw jakoś mega to mi się nie podoba. A jest droższy. Czy muszę marnować na to pieniądze? Naprawdę, czy muszę? Trudna sprawa. Popatrzmy. O Boże, żeby tego nie odblokować przez przypadek na przykład. Okej. Okay. Jest jedna skórka, jeden bohater, ale bohatera mam. Jest ikonka Kane'a z Odyssey. Plus ramka. Ikona wyzwolonego Rasta, ikona wyniesionego Kane'a. Tych raczej nie będę używać, ale ta... Szkoda mi, że nie można jej kupić nigdzie indziej oprócz tego. Nie chcę tego. Nie. Już dosyć będzie, jak kupię tę skórkę. Zwłaszcza, że nie umiem grać Kane'em. Znaczy, nie gram nim za bardzo, jak mogliście zauważyć. Ojoj. No dobrze, zagrajmy jeszcze raz. I pewnie zrobię przerwę. A później znowu gramy z Klarą. Jej. No ba. Jaki był ten... A, ale urwał. To był tekst, który po prostu wszyscy uwielbiają z tego trailera. Mogę na koniec wam puścić trailer, bo jest naprawdę spoko, ale pokażę wam też coś innego. No. Więc tak. Mam szczęście, bo nie mam kursów chemicznych. Pozdrawiam, Klar, przepraszam. Och. Ale wiesz, ty będziesz mądra przynajmniej, a ja... Powinnam z tobą chodzić na te kursy, bo z chemii to ja też tak nie ogarniam. Tak bardzo. No, dobrze. Zmieńmy temat. Zaraz... Aha, dobra, bo patrzę na Jinx i myślę, dlaczego mam niebieski ten, jak mam już fioletowy, a to przecież nie ja. I jest dobrze, bo mamy srebra w drużynie. Chociaż jeżeli to jest i tak ten sam poziom, bo przecież gramy z botę przeciwko botowi, To chyba nie jest dobrze. Soda jest członkinią Templariuszy, sekretnej organizacji złożonej z czarowników Księżyca. To jest całkiem ciekawe. W ogóle ślicznie wygląda i w trailerze, i jakby w splaszarcie, tak to się nazywa. W grze no, jest trochę rozczarowująca. W sumie cała reszta jest okej. Okay. Kane jest super. Czy nie wiem, czy ta skórka po prostu nie podoba mi się dlatego, bo to Kane. I strasznie mi przypomina Zuko z Awatara. Nie wiem, czy to kwestia tego, co mówi, czy kwestia włosów, które zupełnie nie są podobne do włosów Zuko. To przez tą ogoloną tą połowę część przynajmniej. To może dlatego. Nie wiem. Ach, co ja robię ze swoim życiem? Dużo postaci mówi naraz. Wow, blondyński Yasuo. I zwykły Yasuo, bardzo spoko. Boże, Malphite, nie rób tak. A jestem z Ziggsem. O, jakie fajne. No.
Bo nie mamy Sony w drużynie, nie? Ajajaj. Ups. Spokojnie, spokojnie, guys. Wygramy to jeszcze. Wszyscy zginęli? O! O my God. Przegraliśmy. Cóż. Musimy się trzymać razem, guys. Ja idę za wami. O! Zjedzą nas. Nie zjadajcie nas, nie. Zapominamy znowu o tym. Uhu. Mój ult znowu został bezużyteczny. Stanowczo za dużo. Który z naszych ziomków oberwał? Gdzie on jest? O nie! Gdzie jestem? Jinx. O. O. Co się dzieje? Zabiliśmy to? Dobrze, zabiliśmy to. Nie! Udało się. No coś ty, czy to wygląda niebezpiecznie? Okej. A jak Ziggs tańczy? Nie wiem, czy to był śmiech. A to jest taniec. Jak słodko. Ej, spoko. Bardzo spoko. Jedynie kolejnym robakiem. Bardzo mi się podoba głos Kane'a. Nie, co oni mówią? Oni coś cały czas mówią. Kurde, zapominam o tych unikach. Czasami wątpię w twoją determinację. Raście, to zabolało. Ach, taki cud. Ojojojojojoj, nie!
Daj radę. O nie, co to jest, co to jest, co to jest? Kurde. No, zostały po mnie dwie kulki. O, żyje. Nikt cię nie lubi, Raście. Fajne jest to coś. O, właśnie, Kane. O nie, gdzie wy jesteście? Czy wy już żyjecie, czy... Okej, okay. To było całkiem ciekawe. Udało nam się przegrać. Ojoj, jesteśmy beznadziejni. Dobra, Malfoy dostaje za to, że wtedy napisał sorry. Bo nie wiem, jak inaczej mam to, ten... To było za krótko, nie ogarniam, co się dzieje. Okej, okay, spoko. Mamy drugie miejsce. Na tych. Ale czy to mi się zapisało? Gra z X-em, w sensie? Malphite, Yasuo. Ukończ Odyseję. Aha, wygrywam. Okej. Siemanko z X! Usłyszeliśmy twoje wzywanie o pomoc i przybyliśmy uratować twoją durną twarz przed kosmicznymi potworami. Man, co może pójść nie tak? Zabić mnie? Możecie spróbować. Prosiliście o litość? Ode mnie jej nie zaznaczę. Odyseja. I tu nowe rzeczy, które ten można dostać. Podoba mi się ta ikonka. No i ten skin jest ładny, no. Bardzo mi się podobają kolory w tym skinie. On jest taki... taki niebiesko-fioletowy, ale ma też takie elementy czerwone, czerwono-pomarańczowe. Jest naprawdę spoko. A jeszcze chciałam wam zwrócić uwagę na to, jak... Okay, chodzi mi o głos Kane'a. Jest niesamowity. Strasznie mi się podoba. Awesome. Dobra, to tyle, co chciałam wam pokazać. Zaraz może coś... Dziękuję za... Nie, czekaj. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku Lola League of Legends.